Orkan mistrzem Polski. Warto było czekać 51 lat na ten mecz. Warto było czekać na to zwycięstwo. Warto było czekać na Mistrzostwo Polski w piętnastkach. Złote medale i okazały puchar w końcu trafiły do Sochaczewa, a lista klubów mistrzowskich w polskim rugby powiększyła się. Jest obecnie na niej 10 drużyn. Przed finałowym meczem Orkan nie był faworytem. Za ogniwem przemawiało jego boisko, doświadczenie oraz bardzo silny młyn. Nasi wojownicy mogli postawić na młodość, szybkość, kreatywność oraz na szczyptę rugbowego szaleństwa. Czy już Państwo wiecie, kto będzie moim gościem dzisiaj w studiu Sochaczew? Czy rozpoznaliście ten głos? Osobą, o której mowa, jest Marek Wilk. Witam serdecznie, cześć. Kolejny rozmówca w studiu Sochaczew. Jak mogliście posłuchać, na pewno najszybciej i najwyraźniej czytający polski dziennikarz. I lektor. I lektor. Marku, z tego co słyszałem, to newsy czytasz od 5 roku życia. Tak się złożyło, że zacząłem czytać, jak uczyłem się czytać, a uczyłem się czytać w ogóle, składać literki, jak to się mówi, z gazet, czyli z pisma drukowanego najpierw, a potem z pisanego. I już wtedy, chociaż nie wiedziałem, selekcjonowałem informacje, dobierałem sobie te newsy dla siebie na tyle, na ile mogłem zrozumieć te teksty. I sprawiało mi to ogromną frajdę, chociaż wtedy nie wiedziałem, że będę lektorem jeszcze. A pamiętasz, jaka to była gazeta? To była Trybuna Mazowiecka. Tak, pamiętam doskonale. To była Trybuna Mazowiecka, bardzo lubiłem tę gazetę. Tak się nazywała. Na chwilę przerywamy rozmowę. Ja informuję, że sponsorem wywiadu jest Sledzburger z ulicy Warszawskiej, kontakt przez apkę lub stronę e-Sochaczew. Na dalszą część rozmowy zapraszam na stronę i apkę e-Sochaczew.